Ja bym powiedział nie o rodzajach mikrodyscektomii, tylko o technikach wykonywania mikrodyscektomii. Część mikrodyscektomii jest wykonywana w sposób, nazwijmy to, klasyczny, bez używania dodatkowego sprzętu poza narzędziami chirurgicznymi. I to jest tak naprawdę większość. Część mikrodyscektomii jest wykonywana przy użyciu powiększenia obrazu w postaci czy to lup, które chirurg zakłada, czy też mikroskopu. A część mikrodyscektomii jest wykonywana przy użyciu endoskopu, tak? Czyli procedury, powiedzmy, najmniej inwazyjnej, jeżeli chodzi o tkanki okołokręgosłupowe.